Siemano, witam Was w kolejnym odcinku serii Warszawskie Smaki. Dzisiaj mam ogromną przyjemność jeść w restauracji z najlepszymi owocami morza w Warszawie, a przy tym chyba w jedynej, która ma świeże homary. Jak to będzie wyglądać, jak to będzie smakować, o tym przekonamy się już za sekundę. Jesteśmy w restauracji Lark, czyli homary, czyli owoce morza, kraby i to te prawdziwe, a nie te surimi i wszystko, co z tą kategorią morza związane. No to, co jest fajne, homary, które mają, ściągają z Kanady. Poznałem jakby właściciela tej restauracji 2,5 roku temu. Jakby totalnie po tym, jak wyszedłem z Masterchefa, bardzo szybko jakby udało mi się z nimi poznać i dowiedzieć się fajnych rzeczy o tym miejscu. Jednym z zabawniejszych rzeczy jest to, że mają najdroższą wodę w Warszawie. Nie pamiętam, czy pół litra kosztuje 17 czy 12 zł, zaraz to sprawdzę. Ale to, co jest fajne, że właśnie podejście do produktu. Jakby wszystkie owoce morza ściągają z bardzo dużą starannością. Dbają o to, żeby były świeże. No i mówię, no homary lądują tutaj z Kanady. Z tego tytułu polecimy tak. Na pewno homarem i to będzie homar z musztardą dijon, szalotką, estragonem, frytki i sałata do tego. Dodatkowo na 100% zjem sobie ostrygi i myślę tutaj o ponzu. Ostrygi lark, czyli coś, co powinno być czołówką tego miejsca. No i wezmę sobie klasyczną ostrygę z Holandii. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Oprócz ostryg, myślę, że zamówię tutaj jeszcze skwierczący talerz krewetek, kalmarów, ośmiornicy i muli, czyli coś, co ponoć najbardziej się tu sprzedaje, jest najciekawsze. Oprócz tego zupkę bujabez, tatar trio, czyli ostryga, tuńczyk, małże świętego Jakuba, co może naprawdę być genialnym daniem. Także dajcie mi moment i poczekaj, aż te dania trafią na stół. Dziękuję ślicznie. I teraz tak, tu mam ostrygę holenderską Fin de Cler, ostrygę ponzu, a tu ostrygę naszą firmową, ostrygę Lark. Okej, okay, a tych ciekawości, co to jest to sól? Sól morska. Aha, super, dziękuję ślicznie. Tak jak powiedziałem, zaczynamy naszą kolację od ostryg, czyli czegoś niesamowitego. Mamy tutaj, jak kelner powiedział, Holandię, ostrygę ponzu i do tego mamy z fermentowanym czosnkiem i masłem klarowanym. Zacznę od tej. Niesamowicie fajny aromat, masło nadaje jakby miejsce na rozłożenie się smaków. Fermentowany czosnek daje fajnego, słodkiego aromatu. No i parmezan, tak jak napisali, był rzeczywiście chrupiący, w co nie wierzyłem, widząc tą ostrygę. Teraz sobie polecimy z klasyczną, holenderską ostrygą. Widać, że jest selekcjonowana ostryga. Ma niesamowicie przyjemną strukturę. Czujecie ją bardzo fajnie na zębie. Jest niesamowicie swoista, wyraźna. No i ta struktura jednak świadczy o jakości i o klasie tego produktu. No bo tu widać, że poszła selekcja, a nie po prostu jest jakaś randomowa ostryga na talerzu. I teraz na sam koniec zrobimy sobie ponzu z chili. Fajna, pikantna. Kawior bardzo fajnie nadaje Wam właśnie takiej kwasowej, cytrynowej nuty, kiedy jakby kończycie jeść to danie. W całości wyraźna, ale jedynym mankamentem i minusem jakby tej ostrygi jest to, że według mnie tutaj smak ostrygi troszkę się zgubił w połączeniu z tą całą resztą. Mimo wszystko jest to bardzo smaczne. Jako danie jest dobre, bardzo ciekawe. Jako ostryga sama w sobie, no tutaj bym się przyczepił. Tak czy inaczej, ostryga Lark, rewelacja. No, to jest multum smaku, multum wszystkiego. Ponzu jest smaczne, no i holendra to jest po prostu moment, w którym możecie wyczuć jakość tego miejsca. Proszę bardzo, zupa bojabez z owocami morza, z krewetką, mulami, kalmarem i małżą świętego Jakuba. A ta tutaj? To jest sos royal. To jest sos na bazie ziemniaka i żółtka jajek. Okej, okay, super, dziękuję ślicznie. Często pytacie mnie, jakie jest moje ulubione danie. Ja Wam wtedy mówię zawsze, to jest tak, jakbyście prosili matkę o wybór jej najlepszego dziecka. No niestety w kategorii zup, no mam coś, co bym mógł określić jako moje ulubione danie, coś, co uwielbiam jeść bardzo mocno. Są inne konkurencyjne, ale to jest coś, co wyjątkowo mocno i zawsze sprawia mi dużą przyjemność, czyli bujabez. Zupa oryginalnie wywodząca się z Francji i składająca się z samych ryb. Jest tam bodajże 12 gatunków ryb, o czym powiedział mi Pascal, ale teraz jakby w takich popkulturowych, czyli w takich standardowych i podawanych worówkach zawsze miesza się ją z owocami morza, czyli kalmar, ośmiornica, mule. Tutaj mamy ten sos na bazie ziemniaka i żółtek. Powiem, że fajny, ciekawy. Dlatego mamy krewetkę i morze świętego Jakuba. No, tak czy inaczej, esencją tej zupy stanowi wywar, który
bardzo długo jest gotowany właśnie z dodatkiem tych owoców morza. Często gęsto ludzie dodają do niego biska i tym podobne tematy. No i tutaj się nie zawiodłem. Bardzo esencjonalny wywar, bardzo smaczna zupa, bardzo świeża, a to co najważniejsze, jedząc ją czujecie całe morze. I to dosłownie każdy pojedynczy element tego, co się tam znajduje. Owoce morza przyrządzone w punkt bardzo wysokiej jakości, bardzo smaczne, pełne danie. Jakby nie pełne w tej kategorii, że macie wszystkie smaki po kolei, ale pełne w takiej, że wypełnia wam całą buzię. Jeżeli skupicie się na jedzeniu, poczujecie naprawdę niesamowite aromaty. A ostatnim tematem, którego przy was jeszcze nie spróbowałem, to jest ta krewetka. Pięknie podana, tak samo mi podawali krewetki w Tunezji. No i to jest danie w kategorii nic dodać, nic ująć, tylko przyjść, spróbować i zobaczyć. No tutaj jakby wiadomo, że żyjemy w Polsce, ale i tak naprawdę dają bardzo mocno radę, bo ta wersja od tej tunezyjskiej nie różni się wcale tak mocno. Dzięki przyjemności restauracji Lark będę miał największą zabawę dzisiejszej kolacji, czyli w łowie swojego homara, którego za niedługo zjem. Chodźmy dalej. Teraz trzeba wybrać swój cel, czyli któregoś, który powiedzmy chyba najbardziej ma dosyć, żeby nie cierpiał. No, ten mnie prowokuje, ale jest za mały trochę. Bierzemy szczypce i... Siema mordo. Nie wal ze mną, nie wal ze mną, i tak umrzesz. O, stary ciepły sztant. Dobra, więc ten homar będzie nazywał się Rafał i Rafał zostanie przeze mnie zjedzony. Czy to nie jest trochę bestialskie, że ja tak robię? Kurde. Dobra, idziemy z nim na kuchnię. Rafał wyłowiony. Dobra. Teraz po rozmowie z panem operatorem mam małe wyrzuty sumienia, bo wy możecie źle odebrać moje wyłowienie Rafała. Ale słuchajcie, no Rafał jest w tym miejscu dla pewnego powodu. Tym powodem jest to, żeby był zjedzony. I lepiej, żeby został zjedzony przez człowieka niż przez rekina. Jeżeli zwierzę jest zabijane z szacunkiem, no to piękną, ideologiczną sprawą jest to, żeby został zjedzony przez człowieka i przysłużyło się większemu dobru. Teraz pytanie, czy moje wyłowienie Rafała było z szacunkiem. No rzeczywiście, no te szczypce mi się zacięły w pewnym momencie, ale nie robiłem tego celowo. Co ja mogę więcej powiedzieć? Rafał czekał na ciebie. Tatar z Ostrygi, tatar z Tuńczyka i tatar z Małże Świętego Jakuba. A co to jest za kawior? Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć? Kawior z Jesiotra. Jak widzieliście, na stół wleciał mi trio tatarowe, czyli tutaj mamy przegrzebka, kawior jakiś taki cytrusowy, tutaj mamy tuńczyka z emulsją także poprawną i tutaj mamy tatar z Ostrygi z kawiorem z Jesiotra. Kawior z Jesiotra uwielbiam. Ten jest spoko, ten zielony i znacznie droższy jest genialny, ale tak czy inaczej wszystko jest fajne. Dobra, także zaczniemy od przegrzebka. Nie powiem, ciekawy, to jest bardzo adekwatne słowo. Jeżeli chodzi o tego przegrzebka i ten tatar, są bardzo specyficzne z względu na to, że na początku czujecie, nazwijmy to smak własny, czyli smak wszystkiego naraz, szczególnie, nie ma tu szczególnie, jakby wszystko naraz. Bardzo mocno wam wychodzi jakby czerwony pieprz na zewnątrz, dodaje fajnej słodyczy i chrupkości przy okazji. A dopiero pod koniec, jak połykacie całość, czujecie tego przegrzebka. Bałem się, że nie będzie go czuć wcale, ale danie jest bardzo ciekawe, na pewno godne rekomendacji. No tutaj ciężko mi się rozwinąć, bo to jest taki oczywisty smak, że oprócz tej ostrości od tego czerwonego pieprzu i tej chrupkości, ciężko mi tu zdefiniować cokolwiek innego. No jeszcze ten kawior cytrusowy jest jakby cytrusowy, ale jakby coś, no bo no jest to coś, kiedy jecie, to się zastanawiacie nad tym smakiem i o co w tym chodzi. Teraz zobaczmy nasz tatar z tuńczyka. W ogóle te tatary to miazga. Żaden nie ma smaku, z którym się spotkałem w jakimkolwiek innym miejscu. Ta emulsja bardzo fajnie podkręca całość. Tuńczyk też ma swój swoisty smak, jest wzbogacony czymś ekstra. No, jak na to miejsce, to moje kompetencje nie starczą, żeby wam to opisać tak, jakbym chciał wam to opisać. Jedząc oba te tatary, odczuwam jakby niesamowitą przygodę, historię, przez którą przechodzę, z bardzo zaskakującym finiszem. Te dwa są mega ciekawe, mega głębokie i trzeba kilka razy tego spróbować, żeby poczuć ten smak. Natomiast zobaczymy, jak tam tatar z Ostrygi wraz z kawiorem. Najpierw sobie spróbuję tak degustacyjnie. Lekko pikantny, bardzo lekko. O wyraźnym smaku Ostrygi, ale nie przesadzanym, nie zdominowanym. Jesiot nadaje tutaj zajebiście fajne struktury, jaki wyprowadza to danie troszkę to wyżej. Bardzo ciekawa opcja. W smaku, o, ta Ostryga delikatnie mi przypomina tą wersję Ponzu, ale bardzo delikatnie, to jest zupełnie inny smak.
nawiązujący do tego. No i powiem, że kurczę, te trio, no wow. No jakby czuć, że miejsce ekskluzyw i miejsce tych najwyższych lotów, nie? No jestem bardzo szczerze zaskoczony. Bardzo pozytywnie. Mamy nasze sztandarowe danie, półmisek z owocami morza, potocznie zwane z kwiatem z talerzem, wygrysie krewetki, ośmiornica, małże i kalmary, w sosie wino maślanym z natką i czosnkiem. Co prawda to nie jest kwiercie, ale wygląda bardzo zacnie i bardzo bogato, że tak to ujmę. A więc tak, zaczniemy sobie od kreweteczki, czyli klasycznie zamaczam sobie w masełku, czyli sosie, który mam na dole i chyba bezpośrednio wsadzę go do buzi. Krewetki dobre, wyjątkowo świeże, bardzo dobry gatunek. Nieprzeciągnięte, smaczne, ale bardzo smaczne. Wyjątkowo smaczne, delikatne, nieprzeciągnięte, genialne. Karban przyrządzony perfekcyjnie, to znaczy ma fajną strukturę, która jest wyraźna, stanowi dobry opór na ząb, aczkolwiek jakby nie jest ciapką, tym bardziej nie jest to gumowate, tylko naprawdę trzymające wysoki poziom tego dania. Zobaczymy, jak jeden z moich ulubionych produktów morza, czyli ośmiornica, się tutaj sprawdza. I ośmiornica z tego zestawu numer 1. A, że to mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o wszystkie, które się tu znajdują, a B, że jest na tyle delikatna, rzadko kiedy spotykana w ogóle tak perfekcyjnie przyrządzona ośmiornica, ale to swoją drogą. Naprawdę bardzo rzadko kiedy dostaniecie w tej jakości ośmiornicę gdziekolwiek, w jakiejkolwiek restauracji w Polsce. Ale to, co jest najważniejsze, że kiedy ją jecie, ona wręcz rozpływa wam się na podniebieniu i uwalnia te wszystkie aromaty. Danie widać, że sztandarowe, widać, że fajne. Jakby cena co do jakości jak najbardziej tu wchodzi. A i wracając do wody, to nie jest tak, że woda kosztuje 17 czy coś. Woda kosztuje 9 zł za 0,3, a za 0,7 22. Także śmieszek. Co do jedzonka, masełko tak samo przyrządzone z dużą starannością i sos też jest pełny i później polecam każdemu za pomocą bagietki wyjść go do końca. No to jest ta kumulacja smaków tego morza. No i tak w skrócie nic dodać, nic ująć, po prostu najlepsze owoce morza w Warszawie. Homar kanadyjski w sosie termidor na bazie białego wina, musztardy Dijon i estragonu, zapieczony dodatkowo jeszcze z serem, z frytkami domowymi robionymi na miejscu i sałatką ze świeżych warzyw. I tak muszę dopytać, czy to jest cały Rafał? Tak, to jest cały Rafał. Dobra. Obrany, podany na połówce. Dzięki wielkie. Teraz jak zobaczyłem Rafała, to już nie jest aż takie zabawne jak było wcześniej. Aczkolwiek zobaczymy, czy warto było go zabijać. Rafał na pewno nie poszedł na marne, bo to danie jest przepyszne. Ten sos na musztardzie Dijon z białym winem jest estragonem zajebiście fajny. Estragon idealnie pasuje do tego homara. Frytki domowe, rzadko kiedy spotykane. Bardzo chyba nieoczywisty dodatek do homara. Powiem wam, że delikatnie dziwnie się czuję, jedząc Rafała w towarzystwie jego brat i sióstr, którzy na mnie patrzą. Jeżeli chodzi o sam produkt, potraktowany idealnie, z dużym szacunkiem, co jest bardzo ważne w gastronomii. No jak mówiłem wam wcześniej, no te homary do Warszawy są sprowadzane aż z Kanady i są naprawdę niesamowicie wysokiej jakości, no ale ten sos miażdży. Rafał jest pyszny. No i tyle w temacie. Raz mówię to danie. Nietuzinkowe, wyjątkowo dobre, zachowanie wszystkich francuskich zasad gotowania. Sos bardzo wyraźny, bardzo głęboki. Idealnie podkreślający smak oryginalny homara, a nie zaćmiewający go, jak to w większości przypadków z owocami może bywa. Frytki poprawne, tak samo no, fajnie, że są domowe, świeże, no to zawsze buduje jakby całość z postrzegania danego miejsca. Widać, że w tym miejscu jakby nie oszczędzają na produktach, używają najwyższej jakości produktów, świeżych produktów, tak czy inaczej. No, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to jestem mega zadowolony i usatysfakcjonowany. A więc tak jak wam powiedziałem, restauracja Lart w 100% zasługuje na miano najlepszych owoców w Warszawie. Są one świeże, niesamowicie dobre i jakościowo nieporównywalne chyba do żadnego innego konkurencyjnego miejsca. Homary w akwarium, krewetki, idealne ostrygi, to jest coś, czego koniecznie musicie spróbować, dlatego zapraszam was już teraz tutaj, czyli Puławska, restauracja Lart, ale tym bardziej zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, hej!